Słuchajcie, nałożyłam koszulę, dlatego że miałam na sobie ręcznik i w sumie z perspektywy kamery wyglądałam, jakbym była bez niczego, ale zaczniemy od tego w sumie, gdzie się znajduję i czy ja powinnam poprawić tą zasłonę, czy ona bardzo Wam przeszkadza? Powiedzcie, że nie. Najważniejsze jest to, że po w sumie kilku tygodniach nagrywam film i bardzo mi na tym zależy, żeby go nagrać. Mimo tego, że nie wzięłam aparatu, nie chciałam brać aparatu, powiem Wam, że celowo. Ja będę się malowała, będę też, jeżeli jesteście zainteresowani jakimikolwiek kosmetykami, bo często jak robię takie Q&A albo po prostu pogadanki, co tam u mnie, co się dzieje, no to Wy często pytacie się mnie, a co to za podkład, a co to za róż, więc umówmy się, że ja po prostu zostawię wszystko na dole pod tym filmem, a jak będę miała jeszcze też jakieś fajne polecajki, no to oczywiście tutaj wrzucę. Jesteśmy na Cyprze, poplażowaliśmy dzisiaj sobie, naprawdę odpoczęliśmy, to był taki chyba pierwszy dzień, gdzie faktycznie naładowaliśmy baterię. Oligo nie da się wyciągnąć kompletnie z wody, złapał fazę na nurkowanie, więc tam właśnie jest. Giorgio Armani, Luminous Silk, ja mam w kolorze 7. Powiem Wam tylko, że jest to absolutnie obłędny podkład. Ja w ogóle uważam, że ten rok jest rokiem najlepszych podkładów ever. Ja przez arte lata używałam Tarte Shape Tape i używałam chyba tego podkładu 4 lata, aż w końcu przyszedł taki moment. Ja uważam, że po prostu skóra może zaczęła się starzeć, albo gdzieś tam z biegiem lat też zupełnie inne kosmetyki nam pasują. Zdarza się tak czasami, o czym nawet nie wiemy, że zmieniają jakieś formuły, więc powiedzmy, ten podkład zaczął być dla mnie zbyt dużą szpachlą, mimo tego, że ja nie używałam go jakoś strasznie dużo. No i zaczęłam poszukiwać czegoś nowego. I powiem Wam, że znalazłam naprawdę sporo cudownych podkładów i między innymi jest to Armani Luminous Silk. Ja wiem, że to jest podkład bardzo stary, on jeszcze 10 lat temu na YouTubie kulował, ale ja teraz rozumiem dlaczego. Jeżeli macie ochotę go spróbować, nie sugerujcie się moim kolorem 7, dlatego że to jest naprawdę bardzo ciemny kolor. Ja w ogóle jestem teraz na maksa opalona, mimo tego, że jakby cały czas tutaj wjeżdżają SPF-y. Jest korek, to jest w ogóle korek Olivierka i wiem, że na puder i krem jest na korek 2+1, więc ja miałam kod Karolina 25, jeżeli on działa, sprawdźcie, może połączę się z tą promocją. Mówię dlatego, że wszyscy bardzo zachwalają sobie SPF-y Koresa. Ja właśnie mam dla Oliego, ale bardzo, bardzo chętnie przetestuję ten do twarzy, bo on jest cudowny, więc dlaczego nie? Jeżeli jesteście przed urlopem, szukacie SPF-ów do ciała, dla dzieci, dla siebie i do twarzy, no to myślę, że 2+1 i gdyby ten kod miał zadziałać, no to sobie zerknijcie. Natomiast Luminous Silk, obłędny, cudowny, przepiękny, delikatny, kryjący, ale tak aksamitny na twarzy, że w ogóle zauważyłam, że nic się po nim nie dzieje. Kompletnie nie wyskakują żadne niedoskonałości. No więc tak, wracając do tematu Cypru. Jesteśmy na Cyprze, jesteśmy już, dzisiaj mogę powiedzieć, wypoczęci, jest cudownie, fantastycznie. Mieliśmy bardzo fajny czas, taki można powiedzieć tylko dla siebie i pojechaliśmy sobie do Rzymu. Zrobiliśmy bardzo spontaniczny wyjazd, dlatego że maj, czerwiec to jest jedyny czas, gdzie tak naprawdę mamy powiedzmy taki rodzinny urlop i możemy sobie na coś takiego pozwolić. Później to tylko i wyłącznie już wchodzi w grę grudzień, więc jak to w grudniu, w zależności od tego, w jakim terminie to wolne wypadnie, no to albo jesteśmy przed świętami i wtedy jakby może jeszcze by się udało, no ale przyznajcie, że często przed świętami trudno jest gdziekolwiek wyskoczyć. Dlaczego? No bo obowiązki, jakieś dokupywanie ostatnich rzeczy, dopinanie wszystkiego, no i też każdy chce na te święta zdążyć, więc jakby no nie zawsze właśnie w tym grudniu możemy sobie pozwolić i stwierdziliśmy, że wykorzystamy po prostu tak idealnie. No i uwierzcie mi, że bardzo spontanicznie, dlatego że Rzym był zaplanowany z dnia na dzień. Po prostu siadłam, kupiłam bilety, wylecieliśmy, wróciliśmy, wszystko na własną rękę i z pozycji leżaka w Rzymie po prostu kupiłam Cypr i jesteśmy tutaj na miejscu. Jest naprawdę bosko i powiem Wam, że to, co mnie zaskoczyło na Cyprze, z pewnością temperatury, jeszcze chyba nie byłam w żadnym aż tak ciepłym miejscu. Szukam chusteczek, muszę wytrzeć rękę, bo zaraz wszystko będzie ubrudzone. Wait.
Ja wiem, że wszystkie wygłodniałe wilki moich filmów będą zadowolone po prostu z takiej pogadanki totalnie o niczym kręconej właśnie telefonem. Więc stwierdziliśmy, że naprawdę totalnie spontanicznie zaplanujemy sobie swój rodzinny wyjazd i ja nie wierzyłam, że można tak dosłownie z dnia na dzień kupić loty, kupić hotel, jakby nie mogę powiedzieć absolutnie na wariata, no po prostu to był spontan, ale cudowny spontan, więc Rzym był obłędny. Ja w ogóle Rzym kocham, dajcie mi znać, czy lubicie Rzym i czy chętnie do Rzymu wracacie. Choć trzeba mu przyznać, że jest, jest intensywnie. A z racji tego, że ja już kilka naprawdę razy byłam w tym Rzymie, to biorąc tam Oliwierka, wiedziałam, że no to musimy zaplanować ten wyjazd tak, że nie wyobrażam sobie absolutnie z dzieckiem być cały dzień w centrum, a już w ogóle jakieś tam zwiedzanie Watykany i te sprawy, to Watykan, w którym byłam, no to będę 5 razy chyba, to odpadało, bo nie chciałam też jemu tego robić, to nie byłaby frajda, dziecko by się zmęczyło i wiedziałam, że ten Rzym muszę bardzo mądrze zaplanować, ale tak mądrze w taki sposób, że chciałabym skorzystać z tego słońca, wiecie, naprawdę jestem tu na miejscu, a cały czas widząc relacje moich koleżanek, widzę, że gdzieś tam w Polsce nie ma tej pogody. Jest to trochę smutne, no ale z drugiej strony właśnie planując nawet 3-dniowy spontaniczny wyjazd do Rzymu, brałam pod uwagę to, że chcielibyśmy się trochę naładować i nacieszyć tym słońcem, bo jednak po prostu słońce to jest życie, energia i tak jak woda, więc zrobiliśmy tak, że ja szukałam hotelu z basenem. Wiecie jak to jest? Jeżeli podróżowaliście do Rzymu, co to znaczy w Rzymie znaleźć hotel z basenem? No jest ich powiedzmy, nie wiem, 20-30, niektóre ceny są zawrotne, ale udało mi się znaleźć naprawdę przepiękne, idealne, cudowne miejsce. Obok mieliśmy w ogóle już abstrahując od tego, że tam większość ludzi to byli sami Włosi w tym hotelu, więc to też było cudne, że jakby czuło się ten włoski klimat, nie taki typowo turystyczny, tak jak na przykład jesteśmy teraz na Cyprze, jesteśmy w takim typowo turystycznym hotelu, że bardzo dużo jest ludzi z całego świata, z Anglii, z każdego zakątka, to tam po prostu czuliśmy totalny klimat tego porannego croissanta z tą kawą i najpiękniejsze było w tym wszystkim to, że kiedy wstawaliśmy rano, to wyobraźcie sobie, tłukły się nam jakieś ptaki po balkonie i ja po prostu otworzyłam ten balkon i zobaczyłam, że to są 2 papuszki. I one codziennie latały razem, po prostu dosłownie papuszki, nierozłączki, takie zielone. Oli mówi do mnie, mamo, co to są za zielone ptaki? Ja po prostu, słuchajcie, nie mogłam się napatrzeć, miałam ochotę robić zdjęcia oczami i zapamiętać tą chwilę. Na pewno tam wrócimy. Mieliśmy obok korty do padla, cudowne w ogóle, wspaniałe miejsce. Już też podkreślając, że jedzenie w ogóle było przepyszne, to z racji tego, że tam byli sami Włosi w tym hotelu, no to też jakby dużo z nimi rozmawialiśmy. No i prosiliśmy, aby nam polecali super. Jakby ktoś się pytał, to jest oczywiście rar, happy, ale wrzucę wam link. No i zapytałam się jednego Włocha, jaka jest najlepsza knajpa, żeby nam ją polecił, dlatego że chciałabym zjeść naprawdę super pastę, ale nie w takim, wiecie, miejscu typowo turystycznym jak croissanty przy Di Trevi, tylko w takim klimacie totalnie nieidealnym, totalnie nieinstagramowym, gdzie po prostu no, tą Italię się czuje. No i on nas wysłał do knajpy, też wrzucę wam na dole link, bo nie pamiętam dokładnej nazwy. Ale słuchajcie, my akurat czekaliśmy długo, bo 45 minut i zasady w tej knajpie były takie, że pani powiedziała, ok, zapisywała moje imię, ona mówi, że po prostu jak będzie gotowy dla mnie stolik, to będą to imię wywoływać. No i 45 minut, ja już myślałam, że ona nie wykrzyczy tego imienia, coraz bardziej robiliśmy się głodni, ale finalnie dostaliśmy jedzenie i nawet mój mąż mówi, wiesz co, to był jeden z lepszych makaronów w życiu, jakie jadłem. Mimo tego, że dosłownie ledwie zmieściliśmy się, bo wiecie jak to we Włoszech przy tych wszystkich stoliczkach, tam jest tak mało miejsca, a to było po prostu takie fajne. Włosi też mają to do siebie, że oni bardzo chcą być blisko ze sobą, więc to jest super, oni są głośni, są dynamiczni, no jednak płynie w nich ta gorąca krew. Ale wspaniały mieliśmy wyjazd. Później kolejnego dnia też sobie zwiedzaliśmy, po prostu mieliśmy taki program, że
A tak do takiej 15-16 jesteśmy w hotelu nad basenem, odpoczywamy, idziemy tam na padla albo Oli jest w basenie i zjemy sobie śniadanko. Mieliśmy naprawdę super przepyszną pizzę, właśnie z możliwością zamówienia na basenie. Pizza kosztowała 10 euro i to też mój Oli, który on bardzo lubi pizzę, ale dopiero powiedzmy od jakichś 1,5 roku, bo wcześniej nigdy nie chciał i mówił nie, nie, nie. Jak się przełamał, no to zaczął jeść, to powiedział mi sam siebie: mamo, to jest najlepsza pizza, jaką ja jadłem w życiu. Ona jest taka mięciutka, delikatna, wiecie, to nie jest taka pizza, gdzie jest milion spulchniaczy, ulepszaczy smaku, albo po prostu te pizze są takie grube i te zawijasy są takie twarde, tylko ta pizza włoska, ona po prostu się rozpływa w ustach, więc no, Włosi to potrafią, co? Oni umieją jedzenie. Wróciliśmy, no i po prostu z pozycji leżaka mieliśmy jeden dzień na to, żeby przepakować walizki i po prostu wsiedliśmy. O, ktoś pisze do mnie. Aha. I po prostu wsiedliśmy i poleciliśmy na Cypr. Lot mieliśmy z Warszawy, więc tak, trochę akurat jak przyjechaliśmy tutaj, to byliśmy zmęczeni, nie mogę powiedzieć, dlatego dzisiaj dopiero się odzywam. Plan był taki, aby całkowicie odpocząć i zregenerować się, ale ja już i tak odpoczęłam i mam wrażenie, że potrzebowałam tych kilku dni tutaj, żeby właśnie bez planów, bo nie miałam planów, aby nagrywać. Natomiast samo to, że nie wzięłam aparatu, ale pomyślałam sobie tak, mam ochotę się po prostu do Was odezwać. To jest tak, że zawsze trochę mam wrażenie, że już nie umiem nagrywać, a później no, czuję taką tęsknotę za tym i jakby to jest moje życie, nie okłamujmy się, od 12 lat. Nie życie z kamerami, ale życie z Wami, bo wiecie, że ja na przykład swojej prywaty nie pokazuję takiej typu mąż, Oli, oczywiście jakby wiadomo i istniejemy wszyscy, ale bardzo sobie to chronię. Natomiast też jednocześnie jestem z Wami tak długo, no, że no, człowiek traktuje ludzi jak rodzinę i no tak, no, więc cieszę się i już po prostu miałam ochotę się do Was odezwać. O, może w takim wielkim skrócie. No i cóż, jesteśmy trzeci dzień tutaj, zregenerowani, wypoczęci, wyplażowani. Jemy pyszne owoce morza, jesteśmy przy samej linii brzegowej w miasteczku Ayia Napa. Jeżeli chodzi o hotel, to dajcie mi chwilę, ja muszę się wstrzymać. Ja też jestem taką osobą, że jakby obserwuję, nie wydaję żadnych opinii na już, tak jak wiecie. Totalnie jestem zakochana, odjechana w naszym hotelu w ogóle cudowny puder pod oczy. Oh my god! Wszystkie zmarszczki wypełnione Givenchy, Prisme, Libre, gdyby ktoś miał ochotę, też oczywiście wrzucę Wam link, bo ja czasami zdarza mi się, zapomnę, przeoczę, pomylę jakiś link, ale a wiecie dlaczego? Bo jak się ogląda swój film, no to czasami ja widzę, że coś mam w ręce, wtedy to linkuję, a później na przykład to przyjadę, przeskoczę jakiś kosmetyk, no i już później tego nie widzę. Wracając do Cypru, zaskoczyło mnie tylko to, że tu jest tak gorąco. Nie spodziewałam się absolutnie takiego żaru z nieba. Natomiast myślę, że takie coś też jest potrzebne z uwagi na to, że chce nam się takiego upalnego lata też. Oczywiście, wiadomo, upały są męczące, ale ja jako dziecko byłam przyzwyczajona do tego, że jednak ten czerwiec, lipiec to był żar z nieba. Mamy teraz dużo deszczy, oczywiście są potrzebne, mówię zawsze do mojego męża, cudownie by było, jakby deszcz padał w nocy, ażeby rano po prostu i cały dzień było ładnie, żeby te dzieciaki mogły się wyjeździć na rowerach, na hulajnogach, żebyśmy mogli po prostu jakby cieszyć się tymi 3 miesiącami, które teoretycznie mamy ciepłe, więc widzę, że tutaj ludzie, tak jak Włosi, oni są naprawdę zadowoleni i oni też podkreślają, na przykład we Włoszech, my mamy słońce 80% w roku. W Nicei pan powiedział, że oni mają 300 dni słonecznych w roku. Myślę sobie, stary, u nas jest 80 pozostałych. No więc tak, więc mam wrażenie, że właśnie trochę potrzebowaliśmy tego, no i powróciłam taka naładowana. Jeżeli chodzi o plan w ogóle na ten urlop, to ja kiedyś Wam wspominałam, że jak mieszkałam w Rumunii, to tam miałam koleżankę, nazywała się Fenuria i ona
właśnie pochodzi z Cypru. Zapraszała mnie na ten Cypr tak naprawdę od jakichś 7-8 lat i nigdy nie mogliśmy tam dotrzeć. I jak się okazuje, w końcu, nareszcie, jesteśmy tutaj na miejscu i mam nadzieję, że się zobaczymy. Chociaż powiem Wam, że znaczy nie to, że się stresuję, bo wiecie, to jest coś innego jechać do innego kraju i nie wiem, rozmawiać o jakichś formalnościach, załatwiać jakieś sprawy na mieście, zamawiać coś w restauracji, no nie wiem, pytać kogoś o drogę, czy cokolwiek innego, rzeczy, które jakby sporo tam osób ogarnia. A coś innego jest rozmawiać o życiu. Naprawdę moim zdaniem to już jest high level angielski i ja nie wiem, czy ja podołam temu spotkaniu. W sensie bardzo chcę się z nią spotkać, ale mam wrażenie, że mogą być sytuacje, gdzie tak jakby ja będę na maksa wszystko transformować w głowie. Choć nie jestem lingwistycznie teraz zblokowana i za to się cieszę, dlatego że dużo się gdzieś tam ostatnio przemieszczam. Oni są z Larnaki, a my jesteśmy Baia Napa. Więc mamy do siebie jakąś godzinę drogi. Dla nas nie byłoby problemu, ruch jest lewostronny, więc tylko tutaj jakby mogę się zastanawiać, czy faktycznie to się uda. No ale taki kolega tutaj, który był na spotkaniu z rezydentem, bo Cypr jest z biura podróży, no to on powiedział, że rezydent powiedział, że dla Cypryjczyków przemieścić się godzinę drogi gdzieś to jest po prostu od wielkiego dzwona i oni, mimo tego, że mają do Paphos na przykład powiedzmy 2 godziny, czyli na te najpiękniejsze plaże oprócz Nisi Beach, no to oni jeżdżą tam może raz do roku albo raz na 3 lata, no że dla nich to są takie odległości, że jakby Cypryjczycy mają to do siebie, ale dajcie mi oczywiście znać, dlatego że ja powtarzam tylko historię, ja też muszę z Fenurią o tym porozmawiać, no że oni po prostu siedzą na miejscu, że nie przemieszczają się tak i nie podróżują. I ja tak sobie myślę, że ja czasami 2 razy w tygodniu muszę jeździć do Warszawy do pracy 5 godzin w jedną stronę i byłam zdziwiona. Naprawdę byłam zdziwiona i zobaczcie, ile mamy na przykład przedstawicieli handlowych, którzy mają jakieś wielkie rejony, którzy mają jakieś do przejechania no większe trasy, więc faktycznie jestem zaskoczona tym, jeżeli byłaby to prawda, no to ciekawa jestem. W każdym razie mam nadzieję, że się spotkamy i że nasza rozmowa i spotkanie po 7-8 latach tak naprawdę, dlatego że bardzo dużo z Fenurią spędziłyśmy swego czasu, praktycznie 2 lata, widząc się kilka razy w tygodniu, więc no, zobaczymy. Czuję taki dreszczyk emocji, ale jednocześnie czuję wielkie podekscytowanie i bardzo cieszę się na samo to spotkanie, więc liczę na to, że ogarnę. Mam dla jej córek prezenty, kosmetyki, z racji tego, że to są nastolatki, no to wzięłam im jakieś tam kosmetyki, wzięłam też 2 serum i krem z Caudalie dla Fenury. No i tak, zobaczymy, czy dojdzie to spotkanie. Trzymajcie kciuki, ja bym bardzo chciała, no bo jakby finalnie okazuje się, że ja się chcę spotkać i właśnie ona chce się spotkać. Ja po prostu nie podołam na lewą stronę jadąc autem. Zostają mi jakieś tam autokary, ale też nie do końca chciałabym jechać, wiecie, godzinę drogi autokarem, godzinę wracać, to jest w ogóle już podróż. Już cały dzień nie będzie mnie w hotelu, brać do tego autokaru Oliwierka. Trochę mi się nie chce, tylko wolałabym właśnie faktycznie autem albo ewentualnie jakąś taksówką, więc jeszcze może właśnie w ten sposób to ogarniemy. No natomiast jak właśnie z nią rozmawiałam, to zrozumiałam trochę, że dla niej jest far away i no liczę na to jednak, że ogarniemy obie to wszystko. Mam co? Czy to jest ta kredka? Dobra, mam fajną kredkę do brwi i tylko właśnie ja trochę inne te kredki do brwi lubię, więc nie wiem, czy ona Wam podpasuje, ale to jest Inglot Eyebrow Pencil. Ja w ogóle bardzo lubię teraz jasne brwi, więc, znaczy jasne, ja nie mam jasnych brwi, ja mam takie no, ciemne, ale tak tylko dosłownie mi śnąć to, a najlepiej to w ogóle wcale, wiecie, że ja kocham ten żelik, najlepszy żelik ever, to jest, słuchajcie, z Eveline, do stylizacji brwi.
ale też najlepszy ever tusz to jest wariet Lashes Show brązowy. Ja przerzuciłam się na brązowy tusz i dla mnie to jest w ogóle... Wiecie, że do mnie pisze Fenuria, ale coś tam mówi o 18.30. Muszę zobaczyć, która jest godzina, bo jeżeli faktycznie mam się spotkać o 18.30, no to już. I co? Baza pod tusz to jest Essence Volume Booster. Uwielbiam tą bazę, jeżeli nie znacie, to sobie sprawdźcie. Natomiast ten tusz z Eveline jest cudowny i fantastyczny. I mam cudowną również szminkę z Eveline. To są takie dwie moje ulubione rzeczy. Natomiast wiem, że Wam również przypasują, bo ja już zauważyłam, że ta szczoteczka tego tuszu jest tak uniwersalna, że każdy mi mówi, że mu siedzi. Więc tak. Jedna z Was tylko mi napisała, że miała bardzo tak jakby mało tuszu na szczoteczce, więc wnioskuję, że może po prostu nie miała. Miało jakiś wyschnięty. O, tak też oczywiście może się zdarzyć. Ale za chwilę pokażę Wam szminkę, która będzie Waszym must have tego lata. Bo odkryłam właśnie z Eveline. Tak jak mówicie, bo to jakby nie jest, wiecie, sponsorowane, bo sobie kupiłam sama, tylko po prostu jest to tak piękny, hipnotyzujący kolor, że oh my god. Hipnotyzujący bez naturalnie, po prostu podkreśla naturalne piękno. Wiecie, że tak gadam z Wami, gadam i nie użyłam różu i nie użyłam w sensie na sucho i bronzera? No, o, nie lubię tak. No ale nic, zrobiłam rzęsy, no i teraz po prostu pójdzie bronzer. Bronzer, róż i szmineczka. Glowish, bardzo ciemny Zalando. Kurczę, zamówiłam klapki dla męża. Bardzo ciemny, ale bardzo fajny i uważam, że absolutnie nie bójcie się go, jeżeli chcecie okopalić trochę swoją skórę, no to będzie perfekt. Pokażę Wam ten efekt. Uważajcie, bo faktycznie jest troszkę ciemny, ale jakby nie jest na tyle ciemny, żeby sobie nie poradzić nim przy dobrym pędzlu. Miałam zrobić Wam przegląd na Instagramie. Zachęcam Was w ogóle, bo ja jestem tam zdecydowanie częściej niż na YouTubie. A ja wiem, że mam dużo widzek jednak analogowych, które nie mają Insta, no ale może akurat to będzie nawet jakiś powód, żeby ten Insta założyć i nie mówię, żeby go prowadzić, ale żeby gdzieś tam sobie, wiecie, zaobserwować kogoś. Natomiast tutaj mam bronzer i pięknie możecie sobie nim wszystko przybrązowić i nadać takiego fajnego efektu opalonej skóry. Natomiast róż. Cudny Klinik. I w ogóle uwielbiam ten duet, on to jest coś takiego, to było na jakieś święta i wiecie co, jak to ładnie wygląda, oczywiście tego fioletu nie dotykam, choć na upartego, wiecie, można by było to gdzieś tam wkomponować, ale to będzie koniec mojego makijażu plus najpiękniejszy, najcudowniejszy rozświetlacz. Nie ma większego błysku, ale też nie zależy mi na tym, aby aż tego błysku było dużo, tak bardzo. Look at this, look at this, look at this. No nie jest to aparat, nie jest to aparat, ten makijaż. Jakby po prostu umówmy się, że ten film jest na zasadzie odezwania się do Was, żeby było miło i żebyśmy sobie pogadali, ale no jakby ta jakość, którą ja widzę, no okej, mimo tego, że kręcę to 15. W ogóle jestem bardzo ciekawa, jeżeli mnie oglądają osoby, które mają iPhone 15, ja mam akurat Pro Max, tylko mam terabajt. Po prostu wpiszcie mi swoją opinię, co sądzicie o tych telefonach. Nie powiem nic dzisiaj o tym, nie chcę sugerować Wam niczego, po prostu dajcie Wy mi znać. Czy chciałabym Wam coś jeszcze polecić, takiego kosmetycznego, modowego? Tak, na pewno. Kosmetyczka i szminka, czekajcie. I to po szminkę. I to jest ta szmineczka, to jest Eveline, słuchajcie, 501 mat, cudowna, zwykła, klasyczna. To opakowanie jest po prostu takie jak szmineczek kiedyś jeszcze z dawnych czasów. Ja wiem, że się zakochacie w tym kolorze. O, zaraz Wam pokażę. Ja po prostu muszę Wam pokazać, o co chodzi. Jedna z moich ulubionych konturówek, jak możecie widzieć w sumie, bo
ta mi się kończy, mam jeszcze jedną i to z Diego de la Palma, kolor numer 94. Na koniec jeszcze pokażę Wam kosmetyczkę, która tak naprawdę zrobiła furorę na Instagramie. Nie zdawałam sobie z tego sprawy, że jest aż taka duża potrzeba. Pewnie dlatego, że jesteście przed urlopami i przed wyjazdami. Ale spójrzcie sobie. To jest w ogóle hit. Dlatego, że co tu się wylało, Karolciu? Co tu się wylało? Dobrze wiedzieć. To jest hit. Dlatego, że ja kupiłam tą kosmetyczkę, słuchajcie, w Pepco. A widziałam taką u Agatki, jak byłyśmy w Nicei, zapytałam się jej w łazience, co to jest za cudowna kosmetyczka, bo nie wyjęła żadnych kosmetyków, tylko zrobiła, wiecie, po prostu sobie to otworzyła, a później to zamknęła. I to jest oszczędność czasu, nie robienie bałaganu na wyjazdach. Więc ona powiedziała, że ta kosmetyczka była z Sisleya, była jakaś limitowana, więc pomyślałam sobie, kurczę, szkoda, no trudno. I weszłam sobie kiedyś do Pepco, ja mówię, stara, no nie wierzę, że ja w Pepco znalazłam tą samą kosmetyczkę. No i okazało się, że one się tak szybko wyprzedały w Pepco. Pokazałam na stories i mi powiedziałyście, że one są w Sinseju, więc ja Wam wrzucam link do Sinseja, bo naprawdę uwierzcie mi, że na wyjazdy to jest złoto, po prostu świetnie Wam się sprawdzi. Oczywiście jest bałagan, ale wszystko to, co powinno być. Tu mamy jakiś tam spray, tutaj jakieś płatki pod oczy, kolagen oczywiście, nie wiem, jakieś maści, kremik pod oczy, jakieś tam, jakaś witaminka, więc wszystko zamykamy, proszę bardzo, i mamy to otwarte na przykład w łazience i później nie ma też tyle pakowania. Więc tak, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że taka forma inna, luźna filmu też Wam przypadła do gustu, a my widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia, pa!